Kiedy pojawia się słowo mobbing lub dyskryminacja, to bardzo często intuicyjnie przychodzi na myśl taka ocena, czy to na pewno mobbing, czy to pasuje do definicji, czy to już na pewno to. Pracodawcy, którzy myślą o tymi kategoriami, popełniają pewien zasadniczy błąd. Dlatego, że ich obowiązkiem nie jest ustalić precyzyjnie, czy doszło do mobbingu lub dyskryminacji, ale zastanowić się, czy wszystko to, co było ich obowiązkiem przed pojawieniem się problemu, zostało wykonane. Kodeks pracy w artykule 11 prim wskazuje na to, że obowiązkiem pracodawcy jest szanować godność pracowniczą i dobro osobiste pracownika. Katalog dóbr osobistych pracownika jest szeroki, zresztą podobnie jak dobro osobiste rozumiane cywilistycznie, a słyszymy w różnych procesach, o których mówią media, że są nimi m.in. tymi dobrami życie, zdrowie, poszanowanie prywatności lub wszelkie inne, które możemy uznać za dobro przynależne Człowiekowi. Dobra opinia, cześć. Odnosimy to także do stosunku pracy. Dlaczego o tym mówię? Chodzi tu o to, że obowiązkiem pracodawcy jest tak organizować pracę, aby nie dochodziło do naruszania tych dóbr, takich jak godność czy, czy szczególne dobra osobiste. To po pierwsze. Po drugie, natomiast pracodawca powinien podejmować działania, aby minimalizować ryzyko wystąpienia tych problemów. Być może część z Państwa zastanawia się nad tym. Czy w mojej firmie może dojść do mobbingu lub dyskryminacji? I znowu często pojawia się taka odpowiedź, że raczej nie. Przecież jesteśmy pracodawcą, który nie traktuje tak ludzi. Nie mamy takich sygnałów. Ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji jest zależne jednak od tego, jak dużym zespołem ludzkim jesteśmy i jak wiele czasu upłynęło od ostatniego kłopotu w relacjach pracowniczych. To jest ryzyko czysto statystyczne. Możemy je jednak moderować, podejmując szereg działań. Przez HR, przez przełożonych, przez zespół jako taki, aby zmniejszać szanse na to, że dojdzie do mobbingu lub dyskryminacji. W gruncie rzeczy, mobbing jest dla nas nieprzydatną kategorią do tego, aby rozmawiać o tym, co powinno dziać się w zakładzie pracy, co powinno dziać się w firmie. Dlaczego? Dlatego, że jest to proces. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie lub zastraszanie. I kiedy wracam do tego pytania, do tej wątpliwości, którą podzieliłem się chwilę temu z Państwem, czy myślimy, czy to już mobbing, to popadamy w tę pułapkę. Dlatego, że jeżeli dojdziemy do wniosku, że jakieś zachowanie nie jest mobbingiem, dlatego, że nie jest to proces, nie jest to element długotrwały, to nie możemy odpowiedzieć sobie w sposób taki, że wszystko jest w porządku. Bo być może wcale nie jest. Dopiero kiedy jakaś sytuacja, którą słyszymy, byłaby w całości zmyślona, moglibyśmy odetchnąć z ulgą. Kłopot jednak polega na tym, że w większości takich oskarżeń, a przynajmniej w znacznej części, coś jest na rzeczy. A więc mamy do czynienia z jakimś konfliktem, z jakimś spięciem w relacjach pracowniczych, w relacjach grupowych albo indywidualnych pomiędzy pracownikami na tym samym poziomie lub na różnych poziomach zarządzania, a więc podwładnymi i przełożonymi. I dopiero kiedy zastanowimy się, jak ocenić ten konflikt, jak do niego podejść, jak go rozwiązać, to udzielimy sobie odpowiedzi na pytanie, czy my szanujemy godność i dobra osobiste pracownika i czy my aktywnie. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. To słowo przeciwdziałanie moglibyśmy jakoś rozwinąć w taki sposób, żeby stało się ono dla nas czytelniejsze. Przeciwdziałanie, zapobieganie, prewencja to są wszystkie te elementy, które moglibyśmy używać zamiennie, a które powinny nas naprowadzić na refleksję. Czy my w naszej firmie robimy coś, co możemy nazwać prewencją? Czy zapobiegamy, Zjawiskom niepożądanym, jak konflikty, mobbing lub dyskryminacja, czy też jedynie reagujemy na nie w taki sposób, że gdy usłyszymy o problemie, to coś staramy się z sytuacją zrobić, zbadać ją, a być może ją naprawić, zwracam uwagę, że reagowanie to nie prewencja, to nie zapobieganie. Jeżeli w naszej firmie za wyjątkiem jakiejś procedury, która być może zakurzona wisi w odmentach intranetu, nie mamy nic. To nie zapobiegamy. Rozwijmy te pojęcia. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że zapobieganie to prewencja pierwszorzędowa, drugorzędowa i trzeciorzędowa. Nic to tak naprawdę nie znaczy, więc może nazwijmy to trochę inaczej. Jest to taka prewencja pierwotna, taka, którą moglibyśmy nazwać istotą przeciwdziałania, coś, co będziemy mieć. Nazwane jako reagowanie, a więc podejmowanie działań wtedy, kiedy one się już pojawią, i ten trzeci element to jest pewna rehabilitacja i działania naprawcze, plus monitorowanie sytuacji na przyszłość. Gdybyśmy mieli określać ilościowo, jakie działania powinniśmy podejmować, żeby spełniać ten warunek realnego zapobiegania, to pewnie tyle musiałoby to być to, co robi firma w kontekście zapobiegania tyle reagowania. I tyle działań naprawczych i monitorujących. Dlaczego? Dlatego, że nacisk naszych działań musi być położony na to, aby nie dopuszczać do powstawania zachowań, które są konfliktami, może są niepożądane, a w przyszłości mogą przerodzić się w mobbing, jeżeli jeszcze dzisiaj nim nie są. Otwiera się więc cała paleta zachowań, które w ramach działalności HR-owej, kadrowej, zarządczej firmy mogą podejmować. To jest uczciwa ocena przydatności pracownika do pracy. To są szkolenia, to są y, ankiety, które pozwalają wyczuć atmosferę, która ma miejsce w zespole. To jest ocena okresowa, w ramach której pracownicy są oceniani, ale mogą da dać też feedback osobie, która ją ocenia. To są działania rozwojowe, które podnoszą kompetencje twarde i miękkie pracowników. To wreszcie wszelkie takie działania, które sprawiają, że w organizacji uwalnia się duch swobody wypowiedzi. Zwracam uwagę, że nie chodzi o dowolność wypowiedzi, ale o swobodę rozumianą jako zdolność do zgłaszania poprawek, działań usprawniających, ale też do tego, żeby podnosić informacje o tym, co nie działa. Chodzi o to, aby ludzie czuli, że mogą dzielić się swoimi opiniami w miejscu pracy i że nie są karani za to, że mówią co myślą. Wreszcie to budowanie przyjaznego miejsca pracy na wielu poziomach. Być może jest to dla Państwa coś, co brzmi tak miękko, że aż niezrozumiale nie jako pewna koncepcja, ale w gruncie rzeczy można o tym mówić konkretnie dopiero, kiedy pozna się Państwa specyfikę pracy, a więc rozważy się, co konkretnego z szeregu narzędzi, którymi dysponujemy, może pasować do Państwa specyfiki. Dopiero wtedy, kiedy zastanowimy się, czy my mamy tak naprawdę wszystko. Spisane procedury, realne działania, szanse na swobodę wypowiedzi, brak tolerancji dla osób, które są sprawcami zachowań niepożądanych. I tu chciałbym zatrzymać się na chwilę, dlatego że bardzo często spotykamy w organizacjach osoby z jakichś względów uprzywilejowane, bo być może są zasłużone, bo być może mają pewną osobistą pozycję, która jest silna, być może dlatego, że osiągają sukcesy, które są dla firmy kluczowe. Przez pryzmat tych sukcesów i tych walorów tych osób, niestety często toleruje się negatywne zachowania z ich strony. Kiedy wyruguje się ten element, dopiero można mówić o tym, że wszyscy mają prawo do tego, aby być traktowani w równy sposób. Ta równość objawia się w szczególności tym, że daje gwarancję, że każdy pracownik, który skorzysta z polityki, z procedury, która organizuje w firmie, będzie miał szansę na rozpatrzenie jego sprawy zgodnie z tym, jak ona naprawdę wygląda, a nie zderzy się z tym, że osoba uprzywilejowana jako sprawca ewentualnych zachowań niepożądanych będzie liczyła na pobłażliwość. Firmy, które budują standardy, to te firmy, które zyskują większe zaufanie pracowników, dlatego że standard, który jest martwy, który jest jedynie zapisany, nie budzi zaufania nikogo. Czasami organizacja nie posiada zasobów, żeby zbudować politykę przeciwdziałania problemom takim jak mobbing czy dyskryminacja. Wówczas warto sięgnąć, po zewnętrznych specjalistów. Takich, którzy znają rynek, którzy znają branżę, w których się obracamy, którzy wreszcie mają doświadczenie z innych zakładów pracy i mogą pozwolić nam uniknąć wejścia na miny, które przecież zdarzają się w takich procesach, a które oni wielokrotnie już widzieli. Warto jest więc sięgać po takie wsparcie, bo ono daje także szansę na to, aby potem w sposób samodzielny zajmować się minimalizowaniem ryzyk dotyczących mobbingu czy dyskryminacji. Myślę zresztą, że jest bardzo uczciwe podkreślanie, że chodzi o minimalizację ryzyk. Dlatego, że w każdej organizacji, nawet takiej, która jest aktywna na tym polu, mogą zdarzać się sytuacje konfliktowe, które przeradzają się z czasem w poważne zachowania niepożądane, a nawet mobbing lub dyskryminację. Jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego odnosi się właśnie do tej sytuacji i Sąd Najwyższy wskazał na pewien ważny standard. Widzicie Państwo w tym momencie treść, Tezy tego orzeczenia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Dlatego, że Sąd Najwyższy podkreśla, że przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji polega na starannym działaniu, a więc, od pracodawcy należy oczekiwać, że będzie on podejmować wszelkie racjonalne działania, które mogą zminimalizować ryzyka, o których rozmawiamy. Jeżeli pracodawca nie odpowiada bezpośrednio za przemoc w miejscu pracy, taką na przykład jak mobbing, jest to element pewnych rzeczy, pewnych Pewnych praktyk, które są poza jego bezpośrednią wiedzą albo sprawczością, ale wdrożył system przeciwdziałania mobbingowi lub dyskryminacji, taki o którym mówimy, taki trzyelementowy: zapobieganie, reagowanie, działanie naprawcze, to wówczas zwolniony będzie z odpowiedzialności za wystąpienie mobbingu. Buduje to pewien standard działania i daje pracodawcom nagrodę. Jeżeli wdrożycie system, który się broni, który jest uczciwy, który jest zresztą powtarzalny, to macie szansę na to, aby uniknąć odpowiedzialności prawnej. Wówczas to bezpośredni sprawca mobbingu, konkretna osoba fizyczna, będzie odpowiadać wobec ofiary za to, co jej uczyniła. To dużo zachęta dla pracodawców, ale łączy się także z jeszcze jednym obowiązkiem – powtarzalności działań. Nie chodzi więc o to, aby zrobić akcję marketingową, aby poinformować pracowników, że są procedury, aby jednorazowo przeszkolić pracowników. Idzie o to. Aby wdrożyć pewien standard działania pracodawcy, nie akcyjność związaną z tym, że coś się w firmie wydarzyło i przeprowadzamy pewien proces naprawczy, tylko o taki sposób działania, który jest równie stały jak szkolenia BHP dla pracowników, jak oceny okresowe. Chodzi o to, aby temat antymobbingowy i antydyskryminacyjny wkomponować w politykę kadrową firmy. Jest to ważne zagadnienie, ale oczywiście nie najważniejsze i nie jedyne. Dlatego warto złapać dobre proporcje. Nie chodzi o to, aby przestawić firmę na zajmowanie się tylko i wyłącznie objęciem dyskryminacją, ale żeby uwzględnić to w praktyce działania przedsiębiorstwa. Różne są ku temu mechanizmy. Moim zdaniem należy wpisać te regulacje do regulaminu pracy. Jeżeli natomiast firma nie posiada tego rodzaju regulaminu, to wydać obwieszczenie, które będzie jasnym sygnałem ze strony pracodawcy, co jest dopuszczalne, niedopuszczalne. Jak wyglądają procedury w zakresie reagowania na problemy? Co pracodawca deklaruje, że będzie robił stale, żeby minimalizować ryzyka? To bardzo ważne, żeby te dokumenty posiadać, bo osoby, które ja spotykam zasiadając w komisjach antymobbingowych, bardzo często wychodzą z wydrukowanym takim dokumentem, często kilkunastostronicowym, gdzie wszystko jest pozakreślane żółtym, niebieskim lub zielonym kolorem, bo każde słowo dla osób, które są w potrzebie uzyskania wsparcia jest niezwykle ważne. Dlatego nie chodzi o to, aby wyprodukować kolejny dokument. Chodzi o to, aby przygotować treść, która będzie miała także pewną nośność informacyjną dla pracownika, który ma problem, ale także dla tych, którzy może nieroztropnie postępują wobec innych i mogą spotykać się z różnymi zarzutami. Przypominanie tych treści procedurami, szkoleniami, spotkaniami wewnętrznymi. To duża wartość dla polityki, bo urzeczywistnia ona wartości, które leżą u podstaw jej wydania. Ważnym zagadnieniem przy rozpatrywaniu skarg pracowników dotyczących mobbingu i dyskryminacji jest pewna tolerancja dla błędu. Chodzi o to, aby pewne subiektywne odczucia pracowników, które są wyskalowane do formy skargi zgłoszenia, nie spotykały się z żadną represją pracodawcy. Chodzi o to, aby pracownicy mieli prawo złożyć skargę i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji, nawet jeżeli ich skarga nie będzie prawdziwa, zasadna czy właściwa. Jest tutaj oczywiście pewien wyjątek. Chodzi o takie sytuacje, w których nie mówimy o intencjonalnej próbie uczynienia komuś przykrości, uczynienia mu złośliwości albo wprost zszargania jego reputacji. Dlatego że pierwszym podstawowym elementem Każdej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej jest ochrona potencjalnej ofiary. Ale zamiast zaraz obok, mamy drugi ważny element, to ochrona przed potencjalnie fałszywym, tendencyjnym lub złośliwym oskarżeniem. Polityka, która ma stać na ważnych, realnych filarach, musi uwzględniać te dwie wartości. Dlatego, że ofiary nie mogą pozostać bez wsparcia, ale nie można dopuścić do tego, żeby czyjeś dobre imię było zszargane, kiedy nie ma ku temu żadnych podstaw. Dlatego też należy uwydatniać wobec pracowników tą zasadę, że mają prawo się poskarżyć. Teraz przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Tu nie chodzi o to, aby budować pewien korporacyjny sąd wewnętrzny, który powie, ten jest dobry, a ten jest zły. Który przy potwierdzeniu właściwości, prawidłowości zarzutów powie, tego proszę zwolnić, a tego przeprosić. Tu idzie o to, żeby zbudować taki mechanizm, w których nawet drobne sprawy, są rozwiązywane, w których poszukuje się wsparcia dla rozwiązywania spięć, których nie jesteśmy sami w stanie rozwiązać. Bardzo podobają mi się te polityki antymobbingowe, które przyjmują e, pracodawcy, nie tylko, nie tylko prywatni zresztą, w których mówi się o tym, że polityka adresowana jest do drobnych i dużych problemów pracowniczych. Dlatego że Ważne jest to, aby drobne sprawy były rozwiązane na samym początku, aby nie kiełkowały do poważnych naruszeń, takich jak mobbing lub właśnie dyskryminacja. Kiedy nie potrafimy sobie poradzić z jakimś kłopotem z relacją z innym pracownikiem, z podziałem obowiązków, być może z ustanowieniem zasad, które przeszkadzają bardziej w pracy niż pomagają, to należy budować taką atmosferę otwartości, w której za pośrednictwem zgłoszenia, skargi, wniosku, nieważne jak to nazwiemy, będzie można o tym firmie rozmawiać i będzie można uzyskać odpowiedź zwrotną. To też jest bardzo ważne, dlatego że ta odpowiedź zwrotna jest gwarantem dla każdego uczestnika takiego działania antymobbingowego, że jego dobra są szanowane, a sprawa jest rozpoznana. Każdy powinien otrzymać informację zwrotną w stosunku do zgłoszenia, które przedstawi. Oczywiście można budować różny poziom ogólności tych, tych informacji, można. Anonimizować niektóre informacje. To jest kwestia bardzo szczegółowa i wymaga dużego namysłu. Chodzi mi raczej o uchwycenie zasady. Jeżeli ktoś mówi firmie o tym, że jest problem i należy go rozwiązać, to traktujmy go jak potencjalnego sygnalistę. Sygnalista osoba, która mówi o tym, że coś nie działa. Zwróćmy uwagę, w sygnalizmie nie zawsze sygnały wysyłane do pracodawcy albo na zewnątrz potwierdzają się, ale to, że te sygnały padają. Wymaga, aby ich wysłuchać i zastanowić się, czy z punktu widzenia ludzkiego, organizacyjnego, finansowego i prawnego nie kryją się za tym treści, które powinny być wzięte pod uwagę i czy coś nie powinno być zmienione. To bardzo ważne, aby zapewnić sygnalistom swobodę wypowiedzi i żeby nie dotykały ich żadne represje za to, że mówią głośno o tym, co być może wiele osób widzi i słyszy, ale wcale głośno nie chce powiedzieć udrażnianie kanałów komunikacji pomiędzy zarządem i szeregowymi pracownikami na różnych szczeblach zarządzania. Jest bardzo ważne po to, aby osoby kierujące firmą miały te informacje, które są im potrzebne i także te, które być może do nich nie docierają. Chciałbym podkreślić, że polityka antymobbingowa i jej wdrożenie co do zasady nie niesie takich skutków, których wielu pracodawców się boi. To nie jest tak, że jak zaczniemy mówić o mobbingu i inwestować środki finansowe w szkolenia, w audyty, w budowanie procedur, w oceny, to wówczas wszystko stanie się mobbingiem i nagle pojawią się dziesiątki, a może i setki zgłoszeń mobbingowych. Ten scenariusz, proszę państwa, nie sprawdza się. Pracownicy, którym dostarcza się rzetelnej wiedzy, korzystają z niej co do zasady w sposób roztropny i dosyć ostrożnie formułują zarzuty lub wnioski, które kierują do zarządu pracodawcy. Ta wiedza jest sposobem na to, aby moderować pewne niezadowolenie, atmosferę i plotki, które występują w każdej organizacji i są dla niej dużą plagą. Zamiast rozładowywać napięcie w zespole, w korytarzu albo w kuchni, lepiej przekierować się na dość konkretne ramy, które wyznaczy polityka antymobingowa, co pozwoli po pierwsze naprawić wspomnianą atmosferę po drugie, rozwiązać potencjalne problemy po trzecie, Pozwolić zarządowi wiedzieć to, co wiedzieć powinien. Polityka antymobbingowa to nie dokument. To pewien standard działania, który powinien charakteryzować pracodawcę. Standard żywy. Taki, który powinien być modyfikowany, uwzględniany w różnych aspektach pracy. Chciałbym życzyć Państwu, aby to nasze krótkie spotkanie było pewną refleksją co do tego, co można zrobić w Państwa firmach, żeby przynajmniej część z tych wartości, o których mówiłem. Móc faktycznie urzeczywistnić w praktyce działania. To się wszystkim opłaca w wydajności, w finansach, w aspektach prawnych i też w takim dobrym, właściwym wzajemnym się traktowaniu. I tego ostatniego szczególnie Państwu życzę.